Dzień dobry, witam Państwa na dzisiejszym spotkaniu z naszym nowym gościem, panią, w zasadzie to ja jestem gościem, u pani Danuty Adamskiej-Rutkowskiej. Jest pani naukowcem, fizykiem, matematykiem? Fizyko-chemikiem. Co panią skłoniło, że się zainteresowała pani zjawiskiem świadomości jako naukowiec? Właśnie wykonywana przeze mnie praca. I prawdę powiedziawszy, może to być zaskakujące, ponieważ i szkoła, i studia właściwie przyzwyczaiły mnie do tego, żeby myśleć zgodnie z tym, czego nas uczą. A więc światopogląd mechanistyczny był dla mnie całkowicie zrozumiały, ja się w nim doskonale znajdowałam. I tak zresztą również wyglądała moja praca, ponieważ moją specjalnością jest matematyczne modelowanie procesów. Czyli wszystko to, co obserwujemy, co jesteśmy w stanie zmierzyć, zobaczyć, to wszystko było przekładane na modele matematyczne, które później można było wykorzystać po to, żeby ingerować w tę rzeczywistość, zmieniać ją tak, żeby była dla nas przyjazna i dokładnie taka, jaką chcemy ją mieć. I pierwszym takim, można powiedzieć, momentem, kiedy coś mi się zaczęło wydawać, że jednak ta rzeczywistość, którą my chcemy zobaczyć, jest w gruncie rzeczy zupełnie inna, było zetknięcie się z sieciami neuronowymi, które wykorzystywałam w procesie optymalizacji. Sieci neuronowe są w zasadzie wzorowane na funkcjonowaniu mózgu. Jest to bardzo uproszczony algorytm, ale na tyle skuteczny, że w procesie optymalizacji moim zdaniem okazał się najlepszy. Ale sieci neuronowe mają swoją własną specyfikę. One się uczą, dostarczamy im danych. Każdy zestaw dostarczanych danych uczących zmienia nam parametry działania sieci. Sieci coraz lepiej odwzorowuje to, co chcemy odwzorować. Niemniej jednak ona zawsze działa w ramach programu, który tworzy programista. Nie podejmie samodzielnie żadnej decyzji, której ja jako programista nie przewidzę. W związku z tym sprawa wygenerowania świadomości przez struktury mózgowe zaczęła mi się wydawać podejrzana. A ponieważ nauka ma to do siebie, że zawsze stawia jakieś pytania, na które by się chciało odnaleźć odpowiedź, w związku z tym postanowiłam tej odpowiedzi poszukać. No i poszukałam jej poza przemysłem, poza mechanistycznym odwzorowaniem rzeczywistości. Wymagało to oczywiście rozszerzenia wiedzy o medycynę, o biologię, o psychotronikę, o lingwistykę. Tak prawdę powiedziawszy, bez podejścia interdyscyplinarnego do świadomości nie byłoby chyba w ogóle mowy o tym, żeby ją zrozumieć. Nie mówiąc o tym, żeby ją później wykorzystać. Matematyka i fizyka. Matematyka wydaje się być dziedziną nauki, która jest narzędziem. Jest narzędziem, ale jest jakby bezbłędną, ponieważ działania matematyczne... Nam się tylko tak wydaje, że nam się tylko tak wydaje. Czy można popełniać błędy w matematyce? Można. Poza tym w ten sposób zawsze wykorzystujemy matematykę, żeby ona była dla nas użyteczna. W związku z tym matematyką też można manipulować. W procesie obliczeniowym, czy w procesie, nie wiem, teorii, czy... W procesie, raczej wtedy, kiedy opracowujemy teorię. Teoria, nawet matematyczna, ma to do siebie, że musi się oprzeć na pewnych aksjomatach. My na przykład takich aksjomatów tworzymy sporo. I co ciekawe, właśnie przy zgłębianiu natury świadomości i nie tylko natury świadomości, nawet natury naszej rzeczywistości, przekonujemy się, że te aksjomaty, które uznawaliśmy za niepodważalne, które w ogóle przyjmuje się bez żadnych wątpliwości w naszych rozważaniach naukowych, mogą być potwierdzone albo nie.
w miarę rozwoju naszej wiedzy. To jest akurat bardzo na przykład ciekawe. Takim nigdy niepotwierdzonym aksjomatem jest geneza świadomości. Ona się na pewno nie narodziła w strukturach mózgowych. To jest podstawowe założenie naszego światopoglądu materialistycznego, ale w tej chwili można śmiało powiedzieć, że to jest przesąd. Nasze przekonanie, ale nieprawda. Czyli nikt z naukowców nie był w stanie do tej pory udowodnić, nie. że... Wprost przeciwnie, mamy w tej chwili coraz więcej dowodów na to, że świadomość jest powstała w porządku niejawnym, tym, którego my nie jesteśmy w stanie doświadczyć zmysłami, ani zarejestrować pomiarem. Ja bardzo przepraszam, że ja się tak zamyślam, ale dla mnie jest to z jednej strony oczywiste, ale z drugiej strony osoba, która naukowo podchodzi do tego i mówi takie rzeczy, to... Proszę pana, prawda jest taka, że jeżeli potraktować mózg jako swojego rodzaju algorytm, który opracowuje dane po to, żeby je przetworzyć i później wykorzystać, to on zawsze działa w obrębie jakichś instrukcji. I jeżeli będzie działał w ramach instrukcji typu algorytmicznego, to nie może być inteligentny. Bo musi być programista, który w razie potrzeby będzie go rozbudowywał. Tymczasem sieci neuronowe rozbudowują się. Mózg jest neuroplastyczny. Ja nie mówię o tych, które wsadzamy do komputera. Ja mówię o sieciach neuronowych, które mamy w głowie. Mózg jest neuroplastyczny. Proszę pana, mój mąż jest po udarze. Miał zniszczony móżdżek. Odtworzył go po udarze. Sam się odtworzył. Geny to jest tylko baza danych do wykorzystania, to nie jest centrum sterujące. No dobrze, to w takim razie ujawnijmy to, jak wygląda w pani wyobrażeniu ta funkcja mózgu. Czym jest mózg w zasadzie? Narzędziem wykorzystywanym przez nasz umysł, przez naszą świadomość, która jest zlokalizowana poza mózgiem. Anteną do odbioru? Anteną też i przetwornikiem. I przetwornikiem. I jednocześnie odbiorcą, przetwornikiem i nadawcą. Proszę pana, podam panu taki krótki przykład z dziedziny medycyny. Już w tej chwili dokonujemy transplantacji organów. Okazuje się, że osoby, które przejmują organ zmarłego człowieka, nabywają jego przyzwyczajeń, niektórych cech charakteru, których przedtem nie miał. I z czym to jest w tej chwili wiązane? Wszystkie komórki nasze ciała, oprócz tego, że mają różnego rodzaju receptory przystosowane do odbierania ściśle określonych sygnałów po to, żeby na nie odpowiedzieć odpowiednią akcją, mają również receptory tożsamości. I te receptory tożsamości odbierają sygnały z układu zewnętrznego, ze środowiska. Każdy z nas ma swój identyfikator tożsamościowy zawarty w błonach komórkowych. W związku z tym, jeżeli biorca przejmuje cechy dawcy, to znaczy, że ten układ, trzeba go nazwać fizycznym, bo fizyka opisuje nam rzeczywistość, ten układ musi dalej funkcjonować, mimo że ciało dawcy nie żyje. Jeżeli jesteśmy w stanie odbierać jego sygnały. Cóż to znaczy, że świadomość to znaczy, jest... że świadomość musi być zlokalizowana poza mózgiem. Biorca pobiera sygnały, które wysyła nadawca, który już nie żyje. Czyli ten nadawca przeżył śmierć ciała biologicznego. Dalej funkcjonuje w środowisku, jest w nim obecny. Bo trzeba wiedzieć, że biorąc pod uwagę, że nasz wszechświat jest wielowymiarowy i zawiera więcej wymiarów niż 4, to wcale nie znaczy, że one się znajdują gdzieś tam. One przenikają naszą rzeczywistość, one są na wyciągnięcie ręki, można powiedzieć. W kwantowej rzeczywistości wykorzystałam przeżycia, które stały się udziałem jednej z naszych rodaczek, pani Danuty Dudzik.
Ona mi je wszystkie opisała, przekazała i starałam się zorientować, czy to w ogóle jest możliwe, to, czego ona doświadczyła. Ale to, co w tej chwili nauka zdołała ustalić, wykazuje, że te anomalie są jak najbardziej prawdopodobne. A ona była w stanie widzieć inną rzeczywistość niż osoby jej towarzyszące. Ponieważ znamy już w tej chwili, jakie są mechanizmy naszego postrzegania i doskonale wiemy, że my nie widzimy wcale rzeczywistości takiej, jaka jest. To, co wpada do naszego oka, to wcale nie jest obraz tego, co my postrzegamy dookoła siebie. To są po prostu fale interferencyjne, które wpadają do naszego, fale świetlne, które wpadają do naszego oka, odbijając się od tych obiektów, które są dookoła nas. Część tego spektrum zostaje pochłonięta, a to, co wpada do naszego oka, pozwala nam zorientować, znaczy nie nam. Nasz mózg te sygnały przetwarza i to, co przetwarza, wykorzystuje w swoich strukturach mózgowych, dokładnie w mikrotubulach, do wyświetlenia na zewnątrz obrazu, który my odbieramy. Nam się wydaje, że my to widzimy i to jest dokładnie takie, jak nam się wydaje, ale to nie jest prawda. To jest tylko i wyłącznie nasz odbiór rzeczywistości. Tę samą rzeczywistość pszczoła odbierze zupełnie inaczej odbierze ją pies, zupełnie inaczej odbierze ją nietoperz. Każdy organizm ma takie zmysły wykształcone, które pozwolą mu przetrwać w rzeczywistości, w której żyje. Czy to znaczy, że inne stworzenia mogą mieć inne zmysły? Jak najbardziej. Jak najbardziej tak, ale czy mogą mieć zmysły, które, no nie wiem, czy inne... Nawet mogą widzieć to, czego my nie widzimy. No właśnie. No właśnie. Bo ja rozumiem, że mogą odbierać różnego, nie wiem, różne długości fali. Na przykład fali, my tak? Nie jesteśmy w stanie najczęściej odebrać wizualnie kompleksu świadomościowego, który opuszcza ciało. Bo zjawisko eksterioryzacji jest już w tej chwili dość dobrze przebadane. Nawet można powiedzieć, że zostało zarejestrowane na taśmie filmowej przez Mika. Przez Amerykanina, który również interesował się świadomością. I tak jak ja był inżynierem. To absolutnie nie przeszkadza w tym, żeby zmienić swój sposób widzenia świata. I teraz, my nie widzimy tych kompleksów świadomościowych. Ale po śmierci naszego psa, nasz królik, który razem z nim żył i razem z nim się bawił, znakomicie wyczuł jego obecność. Mało tego, on się z nim bawił tutaj w tym pokoju. I to było tak charakterystyczne zachowanie królika, że nie mieliśmy cienia obecności, że pies jest obecny, a myśmy go nie widzieli. Czyli kwestia tego, co my widzimy, to jest w gruncie rzeczy kwestia tego, w jaki sposób kompleks świadomościowy danej formy organicznej przystosował ją do życia. Czyli naukowiec absolutnie nie musi podważać istnienia duchów, istnienia duszy, rzeczy, które nie są... Nie, nie musi. Nie musi. Ja uważam, że rozdział, który został przeprowadzony między nauką a religią, w gruncie rzeczy bardziej nam zaszkodził. Z całą pewnością był to dobry krok w tym kierunku, żeby rozwinąć technologię. Tu się sprawdził znakomicie ten podział, ale odebrał nam, moim zdaniem, to, co najważniejsze. Odebrał nam poczucie przynależności do całości istnienia. My czujemy się wyizolowani. Nie jesteśmy w stanie widzieć tego, że jesteśmy częścią ekosystemu. My ten ekosystem niszczymy. Mimo, że jesteśmy od niego całkowicie uzależnieni. Jesteśmy do tego stopnia egoistyczni, że nie jesteśmy w stanie dostrzec naszego własnego interesu. Oczywiście w kontekście całości tego środowiska, w którym egzystujemy. Dobrze. Ja jestem laikiem. Zacznijmy od początku. Jak zbudowany jest świat? Ja wiem, że to jest konstrukcja, to poznać. Konstrukcja na pewno bardzo złożona, ale proszę powiedzieć z punktu widzenia naukowego, wiedzy naukowej, która jest popularna,
I z punktu widzenia tego, do czego pani doszła, tej wiedzy mniej popularnej. Może najprościej będzie właśnie zacząć od nauki. O tym, że funkcjonuje więcej wymiarów, niż my jesteśmy w stanie je dostrzec gołym okiem, to w tej, co do tego nauka już w tej chwili nie ma wątpliwości. Ilość wymiarów wszechświata była sukcesywnie zwiększana. Od pierwszego kroku Kaluzy, który przez też zastosowanie pewnego matematycznego wybiegu, no do tego właśnie służy matematyka, do matematycznych spekulacji. Jest to po prostu jedno z wielu narzędzi, którymi możemy się posłużyć. Przy rozszerzeniu czterowymiarowej przestrzeni o dodatkowy piąty wymiar udało mu się rozwiązać kwestię kontrowersyjnego eteru. Później do tego jeszcze doszły przez dodanie kolejnych wymiarów oddziaływania elektromagnetyczne, oddziaływania silne, oddziaływania słabe. I tak zwiększaliśmy liczbę wymiarów przestrzeni w miarę pojawiających się nowych teorii. Każda z tych teorii dysponowała swoją liczbą wymiarów i uważaliśmy, że jest lepsza niż poprzednie, ale pewności w tej sprawie do dzisiejszego dnia nie mamy. Każda teoria, która została wysunięta, w gruncie rzeczy może jest dobra, może nie. To wszystko jeszcze jest kwestia do udowodnienia. Pewności nie ma. Czy któraś z tych teorii przerodziła się w prawo, została... W zasadzie każda z teorii przekształca się... Najpierw stawiana jest hipoteza. Ma się jakąś koncepcję, którą się sprawdza, którą się weryfikuje doświadczalnie. Jeżeli ona jest wielokrotnie poświadczona doświadczalnie, to znaczy jest zgodna z doświadczeniem, przyjmuje się wtedy, że ta koncepcja jest słuszna i nabiera ona wtedy rangi teorii. Ale każdą teorię można obalić, jeżeli się znajdzie teorię lepszą. Eter został wyeliminowany dopiero przez Kleina w momencie, kiedy na drodze wymiaru, dodatkowego wymiaru i przekształceń matematycznych tych teorii, które istniały, stwierdził, że ten eter jest do niczego niepotrzebny. Chodziło o to, że światło się rozchodzi w próżni i nie było żadnej możliwości wcześniej wytłumaczenia, dlaczego tak się dzieje. Przecież drgania, jakiekolwiek by one nie były, muszą czymś drgać, prawda? My w tej chwili wiemy, że oprócz... można by było na przykład przyjąć, że pole punkty zerowego jest tego rodzaju eterem, bo to nazwa nie ma tu żadnego znaczenia. My jako czasoprzestrzeń współistniejemy ze światami równoległymi, których nie widzimy. I one wzajemnie na siebie oddziałują pod względem fizycznym. Czyli w gruncie rzeczy, co my musimy zmienić? Raczej chyba definicję materii. To nie jest to, co możemy dotknąć, polizać, zobaczyć. To jest całe tworzywo rzeczywistości. Tylko problem polega na tym, żeby się zorientować, jakie ono właściwie jest. Bo w tej chwili nawet dualistyczna koncepcja korpuskularna falowa materii tego nie wyjaśnia. Jakkolwiek byśmy nie zdefiniowali na przykład atom czy jakąkolwiek cząstkę elementarną, ona jest jednocześnie falą, jednocześnie cząstką, czyli czym? My ją lepiej matematycznie odwzorowujemy, niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. To czym jest materia? Tworzywem rzeczywistości, o którym jeszcze niewiele wiemy. Russell to opisuje jako pole istnienia. I w tym polu istnienia my się poruszamy, jesteśmy jego częścią i w tym funkcjonujemy. A nie jest to tak głęboko zagęszczona energia? My po prostu... Energia jest funkcją stanu materii. To jest jedna z funkcji stanu, podobnie jak informacja.
Materia ma to do siebie, że koduje w sobie informacje. Gdybyś nie kodowała w sobie informacji, nie mielibyśmy radia, nie mielibyśmy telewizji. Nam się wszystko, co nas otacza, wydaje oczywiste, ale nikt się nie zastanawia nad tym, jak to funkcjonuje. Po prostu przyjmujemy to jako Przyjmujemy jako coś oczywistego. Nawet teraz, kiedy zastanawiamy się nad tym, czy nasza natura istot żywych, organizmów, jest dualistyczna czy niedualistyczna, to też jest problem podobny jak z materią. Nasza natura jest dualistyczna, ale stanowi jedną całość w gruncie rzeczy. W gruncie rzeczy to jest ta sama materia, tylko w różny sposób zorganizowana. My tak naprawdę o naturze rzeczywistości jeszcze bardzo niewiele wiemy. Choć wydaje nam się, że wiemy wszystko. Sam fakt, że jesteśmy w stanie mentalnie dokonać skoku kwantowego w naszej rzeczywistości i zmienić stan aktualny na inny, już świadczy o tym, że my o tej rzeczywistości absolutnie nic nie wiemy. Bo nawet dokonując tego skoku, nie mamy bladego pojęcia, jak go dokonaliśmy. Wiemy tylko, że w grę wchodzi nasza własna intencja i my własną intencją ten stan obiektu fizycznego zmieniamy. Ale jak my tego dokonujemy, nie wiemy. To jest bardzo ciekawe, co Na przykład, jest pan ciężko chory. Zwraca się pan z intencją do jakiejś nadrzędnej siły, która rządzi wszystkim. I obojętne, jak pan do tego podejdzie, czy to jest globalna świadomość, czy to jest Bóg, czy to jest święty Antoni, czy święty Patrycy, to nie ma żadnego znaczenia. Pan obraca się w obszarze pól energetyczno-informacyjnych i wyraża pan wolę zmiany swojego stanu. I wychodzi pan z tej choroby bez pomocy lekarza. Co pan wie o rzeczywistości? Jak pan tego dokonał? Nauka panu nie odpowie na to pytanie. To czym się zajmują naukowcy, zamiast zadawać tego typu pytania i przeprowadzać tego typu doświadczenia? Rozwojem technologicznym. Jeszcze mało? Ale czy nie jest to rozwój technologiczny, no który nas zabija? Zabija naszą duchowość. Właśnie dlatego walczymy ze sobą, wyrywamy sobie wszystko, co jesteśmy w stanie zagarnąć dla siebie, nie patrząc na to, jaki to odniesie skutek na środowisko, w którym żyjemy. Nas to wszystko nie interesuje. Jesteśmy tak egoistycznie nastawieni, że jesteśmy w stanie ze sobą walczyć absolutnie o wszystko. Po co są wojny? Po co są granice? Gdybyśmy byli w stanie żyć w zgodzie z naszym ekosystemem, tak jak zwierzęta, granic by nie było. Nie zabijalibyśmy się nawzajem dla przyjemności lub po to, żeby zagarnąć zasoby, które posiada ktoś inny. Moglibyśmy razem tworzyć przyjazną przyszłość. Czy to nie jest program jakiś wirusowy, który został nam wszczepiony? Nie wierzę w to. Ludziom, ludzkości? Nie wierzę w żadne programy antywirusowe czy wirusowe. Nie wierzę w rozmaite akcje spiskowe. Uważam, że środowisko, w którym tutaj żyjemy, jest swojego rodzaju poletkiem doświadczalnym świadomości. Być może my sobie właśnie musimy poradzić z tym, że jesteśmy tak bardzo zindywidualizowani, że jesteśmy tak bardzo rozdzieleni jeden od drugiego. Musimy z powrotem nawiązać łączność ze sobą. Może to jest właśnie naszym zadaniem. Czy uważa pani, że świadomość może się wcielać w więcej niż jedno ciało? W sensie takim, że po śmierci danego ciała ta świadomość żyje sobie, a później się wciela po raz kolejny. Reinkarnacja. Uważam, że to jest bardzo prawdopodobne i są w gruncie rzeczy poszlaki, które wiele ludzi nazwałoby dowodami, które stwierdzają, że tak jest w istocie. Między innymi te receptory tożsamościowe w błonach naszych, komórek naszych ciał są też jednym z takich dowodów, czy też poszlak. W zależności od tego, jak bardzo sceptycznie się do tego
do tej koncepcji odniesiemy. Problem polega na tym, że materia przejawia się w rzeczywistości w bardzo wielu formach. Również w takich formach, których nie jesteśmy ani w stanie zobaczyć, ani zarejestrować pomiarem. I właśnie ta materia, w stanie, który naukowcy nazywają subtelnym, była w stanie do tego stopnia się zorganizować, żeby zakodowaną w sobie informację wykorzystać, wykorzystując swój zasób energetyczny i umiejętność powiązania skutku z przyczyną. Bez tego świadomość by się nie narodziła. Więc musiał gdzieś na jakimś poziomie rzeczywistości, do którego nie mamy dostępu, wykształcić się taki układ, który można nazwać świadomym. A dalej to już kwestia ewolucji. Ale to jest pytanie takie, czy on się sam wykształcił, czy jednak ktoś tam popchnął troszeczkę? Nie. On się najprawdopodobniej wykształcił sam. Problem właściwie polega na tym, że tworzywo rzeczywistości ma dwie fundamentalne funkcje swojego stanu. Możliwość kodowania informacji, a więc informacja, zasób informacyjny jest funkcją stanu materii i również poprzez zmiany swojego stanu jest w stanie doprowadzić do wymiany, którą my nazywamy wymianą energetyczną, czyli sposób organizacji tego układu jest jednocześnie jego energią wewnętrzną, która umożliwia działanie. Każda komórka naszego ciała, każdy atom, każda cząsteczka też dysponuje energią wewnętrzną. Jeżeli rozwalimy atom, to ta energia może być nawet bardzo niszcząca. Sposób, w jaki nasze tworzywo rzeczywistości się zorganizuje, już daje mu możliwości działania, czyli energia jako stan, jako funkcja stanu materii. Informacja, zasób informacyjny jako funkcja stanu materii, to są te dwie fundamentalne funkcje, które pozwalają narodzić się świadomości. A palec Boży? Jeszcze potrzebuje pan jakiegoś? Trudno mi troszeczkę, nie wiem, wyobrazić sobie, że powstaje coś od tak, bez żadnej... Proszę pana, ale problem polega na tym, że my nigdy do tego czegoś nie dotrzemy, ponieważ to jest całkowicie poza naszym obszarem w tej chwili, poza naszym obszarem informacji i poza obszarem naszych badań. Dlaczego? Dlatego, że my całkowicie tkwimy w tej chwili w czasoprzestrzeni, w tej twardej rzeczywistości, której absolutnie nie chcemy opuścić i trzymamy się jej pazurami. Przecież ludzie, którzy biorą udział w warsztatach prowadzonych w Instytucie Monroe, notabene on początkowo się nazywał Instytutem Nauk Stosowanych i uważam, że to była bardzo dobra nazwa, ale twórcą był Monroe i w tej chwili się o nim głównie mówi jako o Instytucie Monroe. Tam ludzie właśnie w czasie prowadzonych eksperymentów są w stanie znaleźć się równocześnie na różnych poziomach rzeczywistości i mało tego, świadomie je odbierać. I to jest droga do badania tych głębszych poziomów rzeczywistości, nie nasze aparaty. Rzeczywistość nie jest obiektywna. Rzeczywistość jest subiektywno-obiektywna. Fizyka kwantowa uświadomiła nam nasz boski status, ale to nie jest boski status naszego mózgu. To jest boski status naszej świadomości. Świadomości, która się narodziła na zupełnie innym poziomie istnienia. W związku z tym, jeżeli nie wejdziemy do tego poziomu, obojętne za pomocą jakiej procedury badawczej, to my go nigdy nie poznamy. Jeżeli czegoś się nie bada, to się tego nie zna. A znowu, jeżeli ktoś wejdzie na ten poziom, to też nie jest to obiektywne, tylko też jest to subiektywne. To jest też subiektywne, jak najbardziej. Każdy badacz, który bierze udział w warsztatach Instytutu Monroe, bada tę głębszą rzeczywistość ze swojego punktu widzenia. Dlaczego na przykład mnie bardzo bliskie są opisy, które stosuje
wirus Mellen, dlatego że ja też jestem inżynierem tak jak on. Ja bym tę rzeczywistość prawdopodobnie widziała inaczej, chociaż przyznam się szczerze, że ja się jeszcze tak głęboko jak on nie zagłębiałam, chociaż też mam już za sobą doświadczenia pozacielesne. I dlatego jestem sobie w stanie wyobrazić, że to, co widzę, przebywając poza ciałem, i to, co widzę, przebywając w ciele, to są, można powiedzieć, dopełniające się obrazy, w których i jeden, i drugi jest holograficzną projekcją. Dlaczego nie uczy się o tym w szkołach? Bo to jest sprzeczne z naszym światopoglądem naukowym. No ale nie ma rzeczy niezmiennych, tak? Te badania, o których ja mówię, prowadzone w Instytucie Monroe, to są badania wyprzedzające. Badania psychiatrów, którzy próbują się zorientować, jak działa ten inny poziom rzeczywistości, wykorzystując hipnozę swoich pacjentów, to też jest badanie niekonwencjonalne. Ale ludzie umierając, znajdując się, można powiedzieć, na granicy tych dwóch świateł, są w stanie wejrzeć w tę inną rzeczywistość i są w stanie ją opisać. Ludzie, którzy w trakcie operacji przechodzą kryzys w postaci zatrzymania akcji serca, też znajdują się w tej innej rzeczywistości i wracając, stają się zupełnie innymi ludźmi. Oni wtedy patrzą na tę samą rzeczywistość, w której my tutaj tkwimy, z zupełnie innej perspektywy. Co innego tam jest ważne, co innego tu jest ważne. Tam ważne jest połączenie ze sobą wszystkich form istnienia. Tutaj ważna jestem ja, ważny jest Pan. Jeżeli Panu mogę coś wyrwać, dlaczego mam tego nie zrobić? Będzie moje. To dlatego czy taki sposób myślenia uważa Pan za właściwy i taki, który nam oferuje lepszą przyszłość? Czy też może warto się jednak tymi zasobami podzielić? Może warto razem pracować w tym kierunku, żeby nam obojgu było lepiej? Jak Pan sądzi? Dlatego powtarzam pytanie. Czy nie jest to specjalnie sterowana rzeczywistość tutaj na Ziemi? Chyba przez nas samych. Która jakby odłącza nas od tego życia duchowego. Ja aż tak dalece nie sięgam. Uważam, że myśmy sobie sami stworzyli ten obrzydliwy świat, w którym żyjemy. Nikt nam tego nie narzucił. W każdej chwili możemy go zmienić. To zależy tylko od nas. No to niech Pani przekona naukowców, żeby podjęli badania, które nam... Staram się, może nie tyle naukowców. Zresztą takich ludzi wśród naukowców jest bardzo dużo, którzy już zaczynają myśleć kompleksowo. Nie lubię tego określenia holistycznie, bo w momencie, kiedy używam tego słowa, to zawsze się pojawiają drwiące uśmieszki. Cała rzeczywistość stanowi jedną spójną całość. I my tkwimy w tej rzeczywistości, jesteśmy jej częścią, więc cokolwiek nie zrobimy, odbija się to na innych, a więc musi do nas wrócić. Jeżeli ja w stosunku do Pana okaże się osobą wredną, która Panu dokopie, także do kości Pan to poczuje, nie będzie Pan chciał mi oddać? Ale jeżeli wyciągnę do Pana rękę z przyjaźnią i stwierdzę, chodźmy razem. Razem jesteśmy silniejsi, zrobimy więcej i to, co zrobimy, będzie nam obojgu służyć. Nie wolałby Pan takiego podejścia do życia? Informacja stała się w tej chwili w gruncie rzeczy towarem zastrzeżonym, już nie mówiąc o tym, że niezwykle cennym. A przecież z głębszym poziomem rzeczywistości my mamy stale wymianę informacyjną. Ja się o tym przekonałam w czasie swojej pracy zawodowej. Miałam takie momenty, kiedy byłam skupiona nad jakimś problemem, nad jego rozwiązaniem, że właściwie ja w ogóle nie widziałam wokół siebie tego, co się wokół mnie znajduje. Koledzy się ze mnie śmieli, że w momencie, kiedy ze mną wtedy rozmawiali, to ja odpowiadałam, a ja nie pamiętałam nic z tej rozmowy. Czyli jesteśmy istotami wielowymiarowymi, które są w stanie jednocześnie przebywać na różnych poziomach rzeczywistości. Mało tego, wszystkie genialne pomysły właśnie rodzą się z takiego dotknięcia absolutu. To, co później
obrabiamy, to już jest tylko warsztatowa obróbka tego błysku, który przyszedł stamtąd. Z innej... Ta wymiana informacyjna stale działa, tylko myśmy się na tę wymianę informacyjną zamknęli. Przecież zwierzęta są w stanie wyczuć przyszłość. Są w stanie opuścić teren zagrożony. Tak. My jesteśmy przekonani, że tego rodzaju komunikacja nie istnieje. W związku z tym na własne życzenie myśmy się od niej odcięli. Czym jest czas według Pani? Konstrukcją myślową. Żyjemy w wiecznym teraz. Jeżeli my rzeczywistość wokół nas odbieramy dokładnie z wykorzystaniem tego samego mechanizmu, jak przypomnienie sobie tego, co było, bądź odbieramy wizję tego, co dopiero nastąpi, to znaczy, że my wcale nie żyjemy w czasie, który mija. My ciągle żyjemy w wiecznym teraz. Zresztą, tak prawdę powiedziawszy, nie wiem, czy pan słyszał o próbie Hellera i Sasina, którzy podjęli, właśnie wysunęli taką koncepcję, żeby proces ewolucji wszechświata nie opierać na upraszczających założeniach, tylko założyć, że nasz świat, czyli kosmos, ten, w którym żyjemy, wyłonił się nie z początkowej osobliwości, której nie będziemy w stanie nigdy zgłębić, tylko wyłonił się z czegoś, co już istniało w ramach istniejących praw fizycznych. I doszli do wniosku, że jedyne, co nam stoi na przeszkodzie, to brak odpowiedniego narzędzia. I oczywiście to narzędzie znaleźli w matematyce, zastosowali zupełnie inną matematykę niż ich poprzednicy. I co się okazało? Że zarówno fizyka kwantowa, jak i fizyka klasyczna stanowią szczególne przypadki tego uogólnionego modelu. A początkowa osobliwość wcale nie zniknęła w wyniku tego, że nastąpił wielki wybuch, bo żadnego wielkiego wybuchu nie było, tylko istnieje nadal i jest z tą naszą rzeczywistością, w której żyjemy, związana wymianą energetyczno-informacyjną. Mało tego, ta początkowa osobliwość funkcjonuje poza czasem i przestrzenią. Jest bezczasowa i bezprzestrzenna, przynajmniej w tym znaczeniu, jak my to pojęcie rozumiemy. Tam się punkty rozmywają, tam się chwile rozmywają, wszystko jest razem. I co ciekawe, w momencie, kiedy ludzie, którzy próbują nam opowiedzieć to, co przeżyli w czasie śmierci klinicznej, twierdzą, że byli w stanie w tym samym czasie wokół siebie zobaczyć całe swoje życie w jednej chwili. Czyli tego rodzaju przeżycia potwierdzają to, co ustalił Heller z Sasinem, prawda? Nauka, badania wyprzedzające, jest pełna zgodność. To jest to, o czym rozmawialiśmy na samym wstępie. W momencie, kiedy chcemy naprawdę poznać rzeczywistość, to przede wszystkim musimy ją traktować jako wiedzę interdyscyplinarną. Musimy zaakceptować każdy sposób dochodzenia do wiedzy o naszej świadomości i o rzeczywistości. I co jeszcze? Musimy wychwytywać elementy wspólne. Jeżeli stosując różne techniki dochodzimy do tych samych wniosków, to powinniśmy te dwa różne doświadczenia, czy też te dwie różne serie doświadczeń traktować jako coś, co się wzajemnie potwierdza. A my tego nie robimy. Zdecydowanie badania wyprzedzające w tej chwili lubimy odrzucać. Po pewnym czasie, kiedy już przekonamy się, że z całą pewnością są one słuszne, bo teraz są one wyśmiewane, ale kiedy przekonamy się o tym, że one są słuszne, to się okaże, że właściwie wszystko było oczywiste. I tak właśnie zmienia się paradygmat naukowy. To, co kiedyś było nie do pomyślenia, staje się oczywiste. A czym jest pamięć w takim razie, jeżeli czas jest chwilowy i niechwilowy? Żadna informacja w polu istnienia nie ginie.
cokolwiek kiedykolwiek się nie zdarzyło, cokolwiek kiedykolwiek nie było planowane, nawet jeśli się nie urzeczywistniło, urzeczywistnić się może. W związku z tym nawet nasza pamięć może wyszukać elementy z rzeczywistości alternatywnych. Nie wiem, czy pan słyszał o badaniach, które były prowadzone w Princeton. Dotyczyły one wpływu na rzeczywistość z przyszłości w przeszłość. To jest mój ulubiony uniwersytet, tak. I udowodnili, że można. Faktem jest, jest to wspaniały uniwersytet, bardzo często do nich wracam. Mają ogromne zasługi, jeśli chodzi o badania świadomości. Od strony fizycznej. Czy to by tłumaczyło... Oni nawet to, ten swój program nazwali PR. Tak. Badanie anomalii w Princeton za pomocą środków technicznych. Tak by to należało powiedzieć po polsku. Tak. Czy to w takim razie tłumaczy, to pole informacyjne tłumaczy zdolności jasnowidzenia, czyli jak najbardziej możliwości jakiegoś człowieka wchodzenia w to pole informacyjne i wyciągania potrzebnych mu informacji? Pani Dudzik, o której już wspominałam, miała tego rodzaju doświadczenia, kiedy z wyprzedzeniem korzystała z przyszłości. Na przykład zeszła po schodach, które dopiero zostały, pojawiły się w domu, w którym się znajdowała w przyszłości. Inni zeszli po tych, które znajdowały się w danej chwili, natomiast ona widziała te schody po zupełnie innej stronie i po innej stronie zeszła z tarasu, budząc zdumienie osób, które na to patrzyły. W tym samym czasie, z naszego punktu widzenia. Ale dla niej to był inny czas. Ja się nawet czasami zastanawiam, czy ten głębszy poziom rzeczywistości właśnie za pomocą takich anomalii nie usiłuje na nas wręcz wymusić myślenia o tym, że rzeczywistość wcale nie jest taka, jak sądzimy. Przechodziła przez strumyk po kamyczkach, a jej koledzy w tym samym czasie widzieli, że tam wali woda kanałem burzowym. Gałęzie do niej wyciągali, żeby się chwyciła, a ona nie rozumiała, o co im chodzi. Czyli wszelkie cuda opisywane w Biblii na temat Jezusa chodzącego po wodzie są możliwe. No, pole mentalne to też jest pole. Jest w stanie wprowadzić zakłócenia grawitacyjne. A czym jest grawitacja? Grawitacja, to też jest ciekawy punkt do rozważań. Newton stwierdził, że wynika ona z przyciągania wielkich mas. Einstein był zdania, że jest rezultatem zakrzywiania przestrzeni. A Puthoff, jeszcze jeden mój ulubiony fizyk, pracujący w Stanford Research Institute, on z kolei udowodnił na drodze wywodu matematycznego, że jest to udział, właściwie rezultat oddziaływań pól fizycznych w naszej rzeczywistości. I to pól fizycznych tych obiektów, które uważamy za materialne, z polem punktu zerowego. Po prostu ta tak zwana twarda materia wygasza część fal pola punktu zerowego, które jest wszechobecne, bo to jest pole, które łączy nas z głębszym wymiarem rzeczywistości, z głębszymi wymiarami rzeczywistości. I w momencie, kiedy wygasi, te obiekty się nie przyciągają, ale są popychane ku sobie. A nam się wydaje, że one się przyciągają. Co ciekawe, podobną historię dotyczącą grawitacji, nie wiem, czy Moen był świadom tego, co ustalił Puthoff, ale on, przenosząc się mentalnie na głębszy poziom rzeczywistości, spotkał tam swojego zmarłego znajomego Edgara Wilsona, który był pracownikiem Instytutu Monroe. I okazało się, że tam na tym głębszym poziomie rzeczywistości po śmierci on się właśnie zajmował z innymi teorią grawitacji i z tą teorią grawitacji zapoznał Moena. I w
tym, co Moen opisał w ramach relacji ze swojej podróży do zaświatów, bo tak się też ten rejon określamy, okazało się, że to, o czym mówił Moen i to, co wykazał Puthoff, to było dokładnie jedno i to samo. Czyli Puthoff też czerpał inspirację z głębszego poziomu rzeczywistości. Tam już nad tym pracowano, Puthoff też na to wpadł. Wzajemna wymiana informacyjna. Tu nie ma ograniczeń. To my ograniczamy informacje, które wymieniamy między sobą. Stawiamy szlaban i przepływu informacji nie ma, a tu jest. Kekule w ten sposób wpadł na pomysł, jak zbudowany jest benzen. Jeżeli pan przejrzy sobie pracę Leonarda da Vinci, to przekona się pan, że wiele jego pomysłów było ponadczasowych i nie do zrealizowania w czasach, w których żył. Też czerpał inspirację z głębszego poziomu rzeczywistości, z tego, co dopiero po wielu latach zrealizowany. Czyli wychodząc jakby naszą świadomością poza ciało, jesteśmy w stanie pominąć czas, czy w... Nie, jego po prostu nie ma. Jego po prostu nie My ma. Ciągle żyjemy w wiecznym teraz. I nasza pamięć to jest pozyskiwanie informacji z wszechobecnych pól informacyjnych, energetyczno-informacyjnych. Bo zawsze wymiana informacji potrzebuje trochę to dopingu energetycznego. Dlaczego do tej wiedzy dochodzimy dopiero po wyjściu z naszego ciała? Czyli dopiero od tej strony... Bo tam nie ma barier, które sobie stawiamy. Co prawda, jeżeli jesteśmy bardzo ograniczeni w swoim myśleniu, to przechodząc na głębszy poziom rzeczywistości, dalej tkwimy w tych swoich ograniczeniach. My wcale nie stajemy się od razu lepsi. Dlatego możemy ugrzęznąć w obszarach swoich własnych przekonań, z których nam się będzie bardzo trudno wyzwolić. Dlatego osobiście uważam, że bardzo ważne jest to, żeby nauczyć się samodzielnie myśleć i wyciągać wnioski z tego, czego doświadczamy. Bo sam fakt, że damy się gdzieś uwięzić w jakichś przekonaniach, a przekonania w nas wpaja i rodzina, i szkoła, nauka, i kościół. Religia, tak. Mamy do wyboru w gruncie rzeczy trzy różne systemy, z których musimy coś wybrać. A dlaczego by tych trzech systemów nie uczynić kompatybilnymi? Żebyśmy się nie musieli miotać, żebyśmy nie musieli na siebie patrzeć wrogo, stwierdzając, że ty to absolutnie nic nie wiesz, bo tylko moja prawda jest najmojsza. To my sobie stworzyliśmy ten parszywy świat. Nikt nam żadnego wirusa nie wszczepiał. To jest wszystko z naszą własną wolą, na nasze własne życzenie. Myśli pan, że kiedy... Nie wchodzę w politykę. No dobrze, nie wchodźmy w politykę. Okazuje się, że materia ma nie tylko niezliczoną liczbę form, w jakich może się przejawiać, ale również ma niezliczoną ilość form przejawiania się w tym działaniu. Na razie nie jesteśmy w stanie ocenić, czy my wszystko wiemy. Na przykład dla mnie jest, po moich doświadczeniach pozacielesnych, dla mnie jest przede wszystkim szokujące to, że w momencie opuszczenia ciała my w ogóle nic nie musimy robić. Wszystko robi się samo. Wystarczy, żebym coś pomyślała i to coś już jest. Wystarczy, żebym pomyślała o kimś i znajduje się w jego pobliżu. A wszystko to są podróże wymuszone, bo to nie jest naturalne środowisko świadomości. A mimo to daje się realizować. Nie potrafię zadać pytania w tej dziedzinie, ponieważ patrząc na punkt widzenia naukowców, którzy absolutnie odrzucają w ogóle możliwość wyjścia świadomości czy naszego rozumowania poza ciało. Proszę pana, jestem naukowcem, który był absolutnie przekonany o słuszności naukowego światopoglądu materialistycznego. Pierwszy moment, w którym zaczęłam wątpić,
ten światopogląd, to był moment, kiedy po 20 latach zmagania się z astmą, za pomocą jednego dotyku pozbyłam się ataku. Proszę coś więcej opowiedzieć, jak to wyglądało? To już, to było właściwie w pierwszym okresie, kiedy zainteresowałam się sprawą świadomości i postanowiłam ją lepiej poznać. Skorzystałam z pierwszej okazji, jaka mi się nadarzyła. Natrafiłam na człowieka, który organizował grupę, na której chciał wypróbować swoją własną koncepcję podnoszenia kundalini, czyli aktywizacji biopola. To, że biopole funkcjonuje, to już w tej chwili w zasadzie chyba jest tylko nieświadome dla polskiej medycyny, bo poza tym to jest to wiedza ogólnie znana. I nawet zapomniałam już o tym, że się zgłosiłam. Gdzieś po pół roku dostałam informację, że właśnie się rozpoczyna doświadczenie, właśnie eksperyment. Dostałam materiały szkoleniowe, dostawałam je sukcesywnie i każde z tych materiałów sprowadzało się do uaktywnienia jednego z ośrodków. To nazwijmy go energetycznych w naszym ciele, ale to w gruncie rzeczy chodziło o dodatkowy obiekt, który jest w ogóle przez medycynę, w każdym razie na pewno naszą, jest ignorowany i w ogóle medycyna nie przyjmuje Polska do wiadomości, że tego rodzaju obieg czynnika energetycznego w ogóle istnieje w ludzkim ciele. Niemniej jednak wykorzystuje go akupunktura, więc chociażby z tego względu powinna na to spojrzeć trochę przychylniejszym okiem. No i tak sobie uaktywniałam. Od czakry korony poprzez czakrę brwiową i w momencie, kiedy uaktywniałam czakrę gardła, dostałam tak fatalnego ataku astmy, że się mało nie udusiłam. Astmę mam nabytą w wyniku kontaktu z alergenami w czasie pracy zawodowej. I zamiast rzucić się do wziewów, żeby przeszedł atak, przez głowę mi przemknęło, że właściwie jeżeli byłam w stanie taki atak wywołać, to mogę go chyba i zatrzymać. I powtórzyłam dokładnie tę samą czynność, która wywołała atak. I atak minął jak ręką odjął, bez żadnego medykamentu. I od tej chwili praktycznie można powiedzieć, że astmę mam pod pełną kontrolą. Oczywiście, jeżeli złapię wirusa grypy, to natychmiast mi się ona uaktywnia, dlatego że już zdecydowanie nabyta jest ta nadwrażliwość oskrzeli. Ale działam zupełnie, uważam w tej chwili, swobodnie, bez dostępu do leków i jestem z tego powodu przeszczęśliwa. Można. Żaden lek, żadna interwencja zewnętrzna, jeżeli jest interwencją chemiczną, jest aplikowana w nadmiarze i nie prowadzi do uzdrowienia, tylko do generowania kolejnych dysfunkcji. Bioenergoterapia jest w ogóle moim zdaniem czymś absolutnie wyjątkowym, czym powinniśmy się bardzo głęboko zainteresować, dlatego że ona działa właściwie na kilku frontach, można powiedzieć. Działa poprzez skok kwantowy, ten intencyjny skok kwantowy. Działa poprzez korektę informacyjną biopola, bo mnie się wydaje, że przy bioenergoterapii, no, wszędzie czytam, że najtrudniej jest się leczyć siebie, ale ja najtrudniej leczyć siebie, ale ja zaczęłam właśnie od leczenia siebie. Ja nie praktykowałam na innych osobnikach, tylko na sobie. W mojej rodzinie występuje taka bardzo charakterystyczna dolegliwość, zwłaszcza w starszym wieku, przykurcz palców dłoni. Lewej. Nie wiem dlaczego. Zawsze lewej.
Moja babcia miała taki przykurcz i mogła rozprostować tylko drugą ręką palce. Kiedy się któregoś dnia obudziłam z przykurczem, zrobiło mi się gorąco z wrażenia. Natychmiast pobiegłam do lekarza, ponieważ rozprostować mogłam tylko drugą dłonią. Nie było mowy, żebym rozprostowała palce. I z potwornym bólem. Oczywiście nic nie dzieje się w naszej medycynie szybko, więc musiałam długi okres czasu z tym problemem żyć. I w momencie, kiedy mi powiedziano, że to niestety są zmiany trwałe i medycyna jest bezradna w tym wypadku, stwierdziłam, no to zobaczymy. Spróbujemy inną metodą. I postanowiłam palcami prawej dłoni oddziaływać na palce lewej. Nie powiem, że to poszło od razu, ale po miesiącu miałam zupełnie sprawną lewą rękę. Czyli musiała zajść również wymiana energetyczna. Ja to ćwiczenie robiłam nawet podczas oglądania filmu, więc nie byłam nastawiona, nie byłam skoncentrowana, nie było tej uważności, która jest potrzebna przy skoku kwantowym. Po prostu tylko oddziaływałam jedną ręką na drugą. I po miesiącu cała dolegliwość minęła. Rzekomo z punktu widzenia medycyny nie do usunięcia schorzenia. No, to proszę mi w takim razie powiedzieć, czy naukowcy, którzy właśnie są tacy ortodoksyjni i absolutnie nie wierzą w tego typu teorie, to są naukowcy, których jeszcze nie spotkała taka nadprzyrodzona... Ich nigdy w życiu nic nie spotka z bardzo prostego powodu. Ponieważ oni mają przekonania, które całkowicie anomalie blokują. Do tego, żeby jakakolwiek anomalia zaistniała w naszym życiu, musimy mieć chęć zmiany w sobie. Jeżeli jej nie ma, jeżeli jesteśmy konserwatywni i uważamy, że tylko to, co już jest znane, to jest jedyne dobre i tak ma być, to nigdy w życiu żadnej zmiany w naszym życiu nie będzie. Człowiek, który jest przyzwyczajony do tego, żeby nienawidzić wszystkich dookoła i widzieć dookoła siebie samych wrogów, nigdy nie stanie się niczyim przyjacielem. Bo to przerasta po prostu możliwości jego rozumienia innego funkcjonowania w rzeczywistości. Czy ludzkość zawsze taka była? Chyba tak. Są dowody na to, że inne te cywilizacje, które były przed nami, doszczętnie zniszczyły naszą planetę. I za każdym razem życie się odradzało. Tylko dlaczego za każdym razem od nowa? Dlaczego nie można... Coś w nas tkwi takiego tutaj w Ziemi. Jesteśmy dziećmi tej planety. W jakiś sposób ona nas programuje. Nasza Gaja jest też żywym organizmem. I za każdym razem najwyraźniej programuje źle. Ale może naszym zadaniem jest poradzić sobie z tym złym zaprogramowaniem. Przecież pan też skończył szkołę tak jak ja. Też ja... Urodziłam się w 1945 roku. Praktycznie prawie całe moje dorosłe życie upłynęło w PRL-u, gdzie wiadomo było, jaki światopogląd był jedynie słuszny. Faktem jest, nie jestem katoliczką, urodziłam się w rodzinie protestanckiej i tę przewagę miałam nad innymi, że nikt mnie do niczego nie zmuszał. Protestantyzm daje zdecydowanie większy margines swobody człowiekowi. My nie musimy we wszystko wierzyć. My mamy prawo dochodzić do prawdy własnymi siłami. A ja z natury byłam skłonna do kwestionowania tego, co się mnie podaje. W związku z tym mnie po prostu było łatwiej.
byłam w stanie zobaczyć to, co może istnieć poza tym, co mi podano na tacy. I chyba w tym tkwi problem, że my się lubimy zaprogramować i z tego programu nie potrafimy wyjść. Czyli co, Ziemia jako poletko doświadczalne jak dla świadomości? Od początku, kiedy zaczęłam się zajmować świadomością i zaczęłam ją poznawać, doszłam do wniosku, że Ziemia jest poletkiem doświadczalnym. Więcej panu powiem. Przecież weźmy na przykład naszą służbę zdrowia. Naszych fizyków, którzy wszystkich dookoła przekonują, fizyk, kurczę blade, dla mnie to jest nie do pojęcia. Jak może fizyk powiedzieć, że nie działa lek homeopatyczny, że to jest placebo? Kiedy już od lat wiadomo, że lek homeopatyczny nie jest lekiem chemicznym, zawiera w zasadzie ślad substancji leczniczej. Jedynie ślad. Czyli działa ultra słabym oddziaływaniem na organizm. Stymuluje układ odpornościowy. On niczego nie leczy, niczego nie zmienia. Stymuluje nasze własne mechanizmy obronne. I dokładnie tak samo podchodzi lekarz. To jest placebo. A czymże jest placebo? Dlaczego placebo działa? Nikt sobie nie zadaje pytania? To jest właśnie działanie intencyjne. Nie wierzę, że ta substancja mi pomoże i pomaga. Nie wierzę, że lek mi pomoże, lek nie działa. Ale efekt placebo czy nocebo wzmacnia tylko działanie słabego oddziaływania. Wzmacnia bądź osłabia. To jest tylko efekt towarzyszący. Jeżeli jesteśmy w stanie zmienić stan naszego zdrowia na zasadzie wykorzystania skoku kwantowego, o którym nie mamy pojęcia, ale jednak nam się go udaje realizować. Kurczę blady, ja nie mam pojęcia, w jaki sposób dokonałam teleportacji, a dokonałam. O, proszę o tym powiedzieć. Jak to wyglądało? To w ogóle nie wyglądało. To było po prostu jedno wielkie zaskoczenie. Zgubiłam malutki przedmiot, który był mi niesłychanie potrzebny. Wróciłam do Warszawy i nie byłam w stanie go odkupić. Bez przerwy myślałam, ponieważ on mi zwyczajnie był potrzebny, a ja go nie miałam. On mi w ogóle z umysłu nie schodził. I znalazłam go przy łóżku. Nie mam pojęcia, w jaki sposób się ten skok kwantowy dokonał. Po prostu zgubiłam go w takim miejscu, gdzie nikt go nie przyszpilił swoją obserwacją. Może dlatego było mi łatwiej. Czyli gdzieś zniknął, pojawił się w domu. Każdy obiekt w naszej rzeczywistości z punktu widzenia fizyki kwantowej znajduje się wszędzie. Dopóki go nie przyszpilimy obserwacją. Dopóki nie jest zaobserwowany, może być wszędzie. Stąd te aporty. W gruncie rzeczy ja dokonałam aportu. Czy ktoś próbuje panować nad tego typu zjawiskami? Myślę, że są ludzie, którzy to potrafią. No, czytałam o takich ludziach, bo przecież tego rodzaju badania były prowadzone również z teleportacją. Były prowadzone przez naukowców, między innymi na Uniwersytecie Londyńskim. Profesor Hastedt z tego rodzaju zjawiskami się zajmował. Teleportacje były dokonywane jak najbardziej w warunkach kontrolowanych, gdzie nie było mowy o oszustwie. Są też ludzie, którzy potrafią tego rodzaju operacje realizować i też w zasadzie pewnie nie wiedzą jak, po prostu ich intencja jest w stanie od razu realizować skok kwantowy. Takim na przykład wyjątkowym człowiekiem był Mirabelli, Brazylijczyk, który potrafił się błyskawicznie przenosić z miejsca na miejsce. Potrafił lewitować, potrafił materializować postacie zmarłych,
Może takie osoby przychodzą na świat właśnie też również po to, żeby nam uzmysłowić, że powinniśmy głębiej badać rzeczywistość niż to robimy. Może pani Danusia Dudzik jest też taką osobą, która po to właśnie pojawiła się w Polsce, żeby nam uzmysłowić, że powinniśmy się zająć tym, znaczy nauka powinna się zająć tym, co uparcie odsuwamy od siebie i nie chcemy wierzyć, że to jest możliwe. Jest możliwe. Czy naukowcy zawsze wymagają finansowania jakiegoś działania, czy mogą po prostu badać rzeczy, które chcą badać? Więc ja w tej chwili świadomość badam bez finansowania, ale tak jak powiedziałam, eksperymentuję na sobie. Świadomość jest pod tym względem bardzo przyjazna, ale ma też jeden mankament. Nie jestem w stanie tego udowodnić, ponieważ nie przeprowadziłam badań przed bioenergoterapią i po bioenergoterapii. No przepraszam, jakiś ślad powinien zostać w szpitalu bielańskim, że miałam ten przykurcz, który był nieusuwalny. A w tej chwili jestem w stanie zademonstrować, że ruszam ręką. Mam równie sprawną lewą jak prawą. Czyli teoretycznie mogłabym to udowodnić. Po operacji mocowania siatkówki w lewym oku nie widziałam absolutnie nic z wyjątkiem białej mgły. Tak jakbym się w mleku poruszała. Powiedziano mi, że medycyna jest bezradna. A jednak udało mi się doprowadzić do tego, że widzę. Bez leków. Medycyna w wielu przypadkach jest bezradna, niestety. A szkoda. A widzę, bo jednak, co by na to, jakby na to nie patrzeć, piszę, publikuję. Prowadzę eksperymenty właśnie z udziałem świadomości. I wychodzą. Dlaczego się tego nie robi na uczelniach? Ale nie mam aparatury, niczego w związku z powyższym nie jestem w stanie udokumentować. Nawet przyznam się szczerze, że sam fakt przekonania mnie samej, że rzeczywiście coś w tym jest, mnie już satysfakcjonuje. Wydaje mi się, że w moim wieku, jeżeli po prostu uzmysłowię ludziom, że istnieje taka możliwość i że ci młodzi, którzy są pełni zapału do pracy i chęci poznawania rzeczywistości, będą chcieli skorzystać z tego, co przedstawię, to droga otwarta przed nimi. Ja nie muszę robić wszystkiego. Przecież ten świat odkrywania anomalii rzeczywistości jest dużo bardziej fascynujący od rzeczywistości, którą nam się kreuje na Ziemi. Wie pan, doszłam do tego samego wniosku i dlatego w momencie, kiedy się okazało, że mam problemy ze wzrokiem i zdecydowałam się przejść na emeryturę, a nie wykańczać podczas pracy nieomalże 20 godzin na dobę przed komputerem, doszłam do wniosku, że zagłębienie się w tę tematykę jest tak fascynujące, że nie mam czasu się nudzić. A jakie pani doświadczenia przeprowadza na sobie? Wychodzenie z ciała? Wychodzenie z ciała. Z tym, że obiecałam mężowi, że nie będę schodzić głębiej. I na razie dotrzymuję słowa, ale nie wiem, czy... Nie słyszę. Nie wiem, czy wytrzymam w tym postanowieniu. Ale głównie wykorzystuję bioenergoterapię. Wydaje mi się, że każdy z nas ma jakiś talent w jakimś kierunku i nie musi robić od razu wszystkiego. Wyjście poza ciało było dla mnie trudne. Nie powiem, że to było spontaniczne. Było wymuszone wręcz. Z samozaparciem parłam do tego i w końcu się udało. Efekt przerósł moje wszelkie oczekiwania. Natomiast jeśli chodzi o bioenergoterapię, ona tak jakoś sama daje się realizować. No a ten skok kwantowy to był absolutny fuks.
Czy jest Pani w stanie, nie wiem, nauczyć kogoś albo dać pewne rady, jak należy postępować, żeby... Męża uczę. Tego Męża uczę i zdecydowanie zaczyna chwytać. Zaczyna chwytać. Tak. Trening czyni mistrza. Wystarczy tylko zwrócić uwagę, na co powinien zwrócić uwagę w trakcie, kiedy stara się osiągnąć koherencję kwantową, bo to w gruncie rzeczy chodzi o to, o ten, osiągnięcie stanu koherencji kwantowej po to, żeby można było zmienić stan istniejący na inny. Dobra, koherencja kwantowa. Co to jest? A to jest taki stan, kiedy wszystkie atomy Pana ciała maszerują w nogę, czyli krótko mówiąc, są w tej samej fazie. Wszystkie cząstki. Odczuwa się to w sposób bardzo spektakularny, tak jak na przykład widzi Pan, nie widzi Pan, bo nikt tego nie praktykuje, ale w momencie, gdyby oddział wojska szedł przez most w nogę, to tak by go rozhuśtał, żeby go rozwalił. Oczywiście, gdyby konstrukcja była odpowiednio słaba. Natomiast w momencie, kiedy Pana ciało chwyta koherencję kwantową, Pan też odczuwa, normalnie my nie czujemy tego, że nasze ciało wibruje, ale przy koherencji kwantowej Pan to poczuje. Czyli jakby wszystkie cząstki naszego ciała w jednym tempie się... Dokładnie, w tej samej fazie się poruszają. W tej samej częstotliwości się poruszają. A już w momencie, kiedy Pan podnosi kundalini, to jest 100% koherencja kwantowa. I więcej Panu powiem. W momencie, kiedy całe Pana ciało osiągnie tę kwantową koherencję, ma Pan tak nieprawdopodobny przyrost energii wewnętrznej w ciele, że może Pan nie jeść, może Pan nie spać i funkcjonuje Pan. Dla mnie to było też niesamowite przeżycie. Z podobnym przeżyciem się zetknęłam, czytając opisy Moena, kiedy znajdował się w centrum kryształu, mentalnie, w centrum kryształu jądra Ziemi. Też to odczucie, które on tam odczuł, to było dokładnie to, którego się doznaje podczas podnoszenia kundalini. Wiruje Pan, to znaczy Pan stoi w miejscu, Pan się nie rusza. Czuje Pan, jakby się Pan obracał. I w tym momencie niesamowity potencjał się odczuwa. Właściwie nie ma niczego, czego by się w tym stanie nie było w stanie osiągnąć. I w tym stanie najlepiej się leczy właśnie siebie. Od czasu do czasu warto sobie taki stan powtarzać. No, trzeba jeszcze wiedzieć, jaki to jest stan, tak? Czy jeżeli wejdziemy w ten stan, to jeżeli, już wiemy. Jeżeli Pan go doświadczy tylko raz, to nic z tego nie wyjdzie. Ale jeżeli będzie go Pan regularnie powtarzał, to Pana mózg nauczy się przechodzić do tego stanu. Dokładnie ta sama sytuacja jest z wychodzeniem poza ciało. Jeżeli Pan będzie ćwiczył, to po prostu będzie Pan pamiętał drogę dochodzenia do celu. Pana mózg będzie... Co nas najbardziej wyhamowuje? Nasz mózg. To on ma filtry. Część tych filtrów zakładamy sobie sami, ale sporo tych filtrów zakłada nam również nasza świadomość po to, żebyśmy w ogóle mogli funkcjonować w tej rzeczywistości. Gdybyśmy odbierali wszystkie sygnały, które do nas dochodzą, to przecież to byłoby nie do zniesienia. To dlatego nie pamiętamy naszych poprzednich wcieleń? Między innymi. Zresztą są tacy, którzy pamiętają. Ja miałam jedno takie zdarzenie, kiedy też doszłam do wniosku, że to musiała być pamięć poprzedniego wcielenia, ponieważ po pierwsze nigdy w życiu czegoś takiego nie doświadczyłam, a po drugie było to przeżycie tak niesłychanie realne, jakbym go doświadczała w stanie pełnej świadomości. Zupełnie inaczej się coś takiego odbiera, a zupełnie inaczej odbiera się zwykły sen. Mało tego, ja się obudziłam przerażona, usiłując gwałtownie sobie przypomnieć, kiedy to się stało w moim życiu. A potem doszłam do wniosku, że to się nigdy nie stało. W związku z powyższym to musiało być coś z poprzedniej egzystencji. Ale na ogół przewijają się tylko tragiczne zdarzenia. Czyli te, które wzbudziły w nas emocje. I moje też było tragiczne.
czyli te, które wzbudzają emocje. Tak prawdę powiedziawszy, nawet wtedy, kiedy Pan przesyła intencje, to znacznie silniej oddziałują negatywne intencje niż pozytywne. A czemu tak się dzieje? Nie wiem, ale tak jest. I wykazały to doświadczenia. Jeżeli chcemy komuś zaszkodzić, mamy zdecydowanie większe szanse niż pomóc. Może to też jest cecha ziemian właśnie. Może dlatego jesteśmy tacy wredni w stosunku do siebie. Przecież my w gruncie rzeczy czerpiemy energię z naszego środowiska. Widocznie środowisko ziemskie takie jest. Ciekawe, co jest celem naszych doświadczeń. Chyba pokonać to. Ja tak zakładam. Jeżeli wszechświat w gruncie rzeczy stanowi jedną całość i my powinniśmy być świadomi tego, że jesteśmy częścią składową tej całości, to naszym przeznaczeniem powinno być pokonanie rozdzielenia. To jest wniosek, który się sam narzuca. No dobrze. Co z innymi mieszkańcami wszechświata? Co z innymi? Znaczy, nie nawiązaliśmy jeszcze żadnych kontaktów z innymi mieszkańcami. Niemniej jednak mamy doświadczenia sugerujące to, że inni się z nami kontaktowali. Trudno, żeby się chcieli skontaktować. Tak. Ale oni się nie kontaktują po to, żeby nas czegoś nauczyć. To też nie jest takie pewne, dlatego że te wszystkie osoby, które doznawały tych tak zwanych spotkań pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia, zawsze te spotkania zostawiały na nich jakiś ślad. I w momencie, kiedy nie mogli sobie z tym poradzić, bo to na ogół były traumatyczne doświadczenia, przede wszystkim z tego względu, że byli pozbawieni całkowicie możliwości reakcji. Traktowani byli jak zwierzęta doświadczalne. To dla człowieka nie jest łatwe doświadczenie. W związku z tym pamięć o tym, nawet zachowana w podświadomości tylko, powodowała traumę. Dopiero dotarcie do tych informacji na drodze regresji hipnotycznej pozwalało się z tym uporać. Ale jednocześnie w trakcie tych regresji dowiadywaliśmy się, że jesteśmy w gruncie rzeczy w pewien sposób również szkoleni. Właśnie tego, że jesteśmy częścią całości istnienia, że powinniśmy z nią razem harmonijnie współżyć. Ludzie po takich przejściach, jeżeli odzyskali możliwość wglądu w te swoje przeżycia, dochodzili do wniosku, że powinni przewartościować całkowicie i swój system wartości, i sposób myślenia. Więc może to nie tylko chodzi o to, żeby zbadać, w jaki sposób funkcjonujemy, ale również też przekazują nam pewną wiedzę. Podobno w czasie takich spotkań również byli w stanie ci obcy dokonywać przeglądu naszych zasobów informacyjnych. Mogliśmy się zapoznać z naszymi wcześniejszymi wcieleniami, czyli w zasadzie dawało nam to tę samą wiedzę, co regresje prowadzone przez nas samych. No, na przykład Corso, jeden z wojskowych Armii Stanów Zjednoczonych, opublikował książkę na temat zdarzenia w Roswell, twierdząc, że wtedy jeden statek się rozbił, a drugi został przejęty, który mu przyszedł na ratunek. I mało tego, podobno technologie, które później pojawiły się u nas na Ziemi, były właśnie rozpracowaniem tego, co zostało przejęte w Stanach. Ile w tym wszystkim jest prawdy? Trudno dociec. Informacja u nas nie jest przekazywana. Myśli Pani, że naukowcy jednak zajmują się tego typu tematami, tylko nie jest to
ogólnie publicznie znane, a wiedza ta jest wykorzystywana przez jakieś służby specjalne? Oczywiście, że tak. Przecież wszystkie prace związane z postrzeganiem pozazmysłowym, z telepatią, były prowadzone przez ośrodki wojskowe. I no, nie tylko przez ośrodki wojskowe, ale przede wszystkim dla celów wojskowych. Czyli dary, które mamy, mogą być wykorzystywane tylko przeciwko innym, tak? No, jesteśmy skłonni je wykorzystywać tylko przeciwko innym. Przecież telepatię można znakomicie wykorzystywać w psychomanipulacji i jest wykorzystywana. W polityce, w biznesie, w gabinetach terapeutycznych. Co się stało z ludzkością, że... Tacy jesteśmy, nic się z nami nie stało. My po prostu tak się zagubiliśmy w swoim egoizmie, że nie jesteśmy w stanie się go pozbyć. Przecież to wszystko, o czym w tej chwili mówimy, to są działania, które ludzie kierują przeciwko ludziom, ale nie po to, żeby cokolwiek zmienić na lepsze, tylko po to, żeby swoją pozycję poprawić. I znów nie chciałabym nawiązywać do polityki, ale jak często jest przecież psychomanipulacja w polityce wykorzystywana. Ludźmi się manipuluje jak stadem. A w momencie, kiedy pan ogląda reklamy w telewizji, nie jest to psychomanipulacja? Skąd pan wie, czy tam pod ten film nie jest jeszcze podłożona jakaś informacja podprogowa, którą pan odbiera, nawet nie zdając sobie sprawy z tego, że pan ją odbiera? I potem idzie pan i kupuje coś, co panu jest zupełnie niepotrzebne. A nie do szczęścia, a nie do życia. A sam fakt, że są pewne grupy zawodowe, które zarabiają tak nieprawdopodobne ilości pieniędzy, że w zasadzie mogą się w nich, no nie powiem, że kąpać, ale mogą papierosa zapalać od 100 dolarówek. Komu to służy? Ja swoje książki publikuję i nie mam z tego praktycznie nic. I nie będę miała. Ale publikuję dlatego, bo chcę ludziom uzmysłowić, co tak naprawdę jest w naszym życiu ważne i jaka jest ta nasza rzeczywistość. Jak my powinniśmy ją postrzegać. Przecież to, co my wytwarzamy, nie jest dzielone sprawiedliwie. Ja kiedyś uważałam, że socjalizm jest wrednym systemem politycznym, ponieważ odbiera szacunek do uczciwej pracy. Na dobrą sprawę, w PRL-u myśmy się raczej uczyli, w jaki sposób oszukać, niż w jaki sposób zapracować nawet na te marne pieniądze, które zarabialiśmy. W gruncie rzeczy socjalizm był destrukcyjny dla naszej duchowości. Ale kapitalizm wcale lepszy nie jest. Wcale nie jest lepszy. Nawet powiedziałabym, że jest jeszcze bardziej parszywy. Bo tam się migaliśmy, a tu się oszukujemy. Tam wystarczyło ludzi przekonać, pracujmy dla siebie, a będzie nam lepiej i jakoś by to szło. Tu się tego nie da. W kapitalizmie się nie da. No dobrze, ale to są realia stworzone przez człowieka. Jeżeli chodzi o świadomość, czy nie jest tak, że ona wybiera sobie pewien rodzaj życia, znając z góry założenia, czy spontanicznie wchodzi w dane ciało i przyjmuje to, co jest? Z tych danych, które udało mi się zgromadzić, wniosek jest w zasadzie jednoznaczny. Wybieramy sobie życie. Wybieramy sobie życie, wybieramy sobie ciało i możliwości mamy kilka do wyboru. Ale to, że my sobie obejrzymy nasze życie z góry, wcale nie oznacza, że ono się dokładnie w ten sposób potoczy, ponieważ każde życie jest planowane w wielu wariantach. I to my naszymi wyborami zdecydujemy, który scenariusz się zrealizuje. Czy jest to jakoś punktowane? Nie, absolutnie nie. Nie jesteśmy ani nagradzani, ani karani. Po prostu doświadczamy. Po prostu. Każde doświadczenie to jest doświadczenie, z którego powinniśmy wyciągnąć naukę. A jeżeli jej nie wyciągamy, to
to będziemy te doświadczenia powtarzać. A cała informacja, którą pozyskamy w ciągu całego życia, idzie do jakiegoś globalnego... Zostaje i zawsze może być przez nas wykorzystana, ale nie wykorzystamy jej w pełni tak długo, jak długo sami nie będziemy na to gotowi. Bo teraz niech Pan sobie wyobrazi, że ma Pan takie możliwości, żeby zmieniać rzeczywistość, ale jest Pan nastawiony egoistycznie. Co Pan wtedy zrobi? Przeprowadzi Pan taką destrukcję środowiska, że sobie to nawet trudno wyobrazić. Żeby dostać się, uzyskać dostęp do całości informacji o rzeczywistości, musi Pan jednak mimo wszystko wykształcić jakiś poziom swojej duchowej ewolucji. Inaczej nie ma dostępu do tego. No to kamyczek, to poletko. A takie osoby jak Hitler? Ja się zastanawiam, czy takie osoby jak Hitler, jak w tej chwili ISIS, który działa na Bliskim Wschodzie, czy nie powstają właśnie dlatego, że nas jest zwyczajnie na Ziemi za dużo. Ciągle się rodzą takie teorie spiskowe, że my będziemy poddawani depopulacji, ale jest nas zwyczajnie za dużo. Wszędzie chcemy się mnożyć. Mnożymy się z nieprawdopodobną szybkością, a zasoby Ziemi są ograniczone. Wszystko, czego tu doświadczamy, to są tylko i wyłącznie doświadczenia. Świadomość, która ewoluowała w rzeczywistości dla nas niejawnej, też ewoluowała, wykorzystując własne doświadczenia. My też doświadczamy rzeczywistości, widzimy skutki w powiązaniu z przyczynami i powinniśmy z tego wyciągać wnioski. To, że nie wyciągamy, nasza sprawa, nasza wola, poniesiemy tego konsekwencje. No są nam wpajane inne wartości od samego początku życia. Przepraszam, jakie? Być ładnym, młodym i bogatym. A, nie takie wiadomo. Tak kreują nam media. Media nas tak kreują. Natomiast przyznam się szczerze, zastanawiam się nad działaniem w tej chwili, nad funkcjonowaniem religii. Bo tak prawdę powiedziawszy, nauka rządzi nami strachem. Strachem przed piekłem, a jednocześnie... Religia. Natomiast nie daje nam informacji, na czym właściwie to piekło polega. Nie daje nam informacji, w jaki sposób powinniśmy go uniknąć, bo na dobrą sprawę to, że my się wyspowiadamy i dostaniemy rozgrzeszenie, w żaden sposób nas nie zmienia. My jesteśmy tacy sami przed rozgrzeszeniem, jak i po. Nie przekłada się to w żaden sposób ani na nasze wzorce myślowe, ani na sposób naszego zachowania. Dopiero wtedy, kiedy dostaniemy dobrze w kość i przekonamy się, na własnej skórze, jak smakuje zło, którego my sami doświadczymy, dopiero wtedy jesteśmy w stanie zmienić swój sposób myślenia. Czyli jeżeli tutaj jesteśmy osobą destrukcyjną, jeżeli jesteśmy osobnikiem patologicznym i taki osobnik przejdzie na głębszy poziom rzeczywistości, to znajdzie się dokładnie wśród takich samych jak on istot, z którymi będzie rezonował. Czyli już nie będzie ofiary i kata, gdzie kat zawsze będzie katem, a ofiara ofiarą. Nie, oni będą się zmieniali rolami. Jakaż to wspaniała nauka. Dopiero w ten sposób nauczy się taki drań empatii. Dziwi się Pan, co z Hitlerem. On, umierając, musi się znaleźć wśród takich samych dewiantów, jak on sam. Każdy dewiant znajdzie się wśród podobnych sobie osobników. Wzajemnie będą się uczyć, jak powinni postrzegać innych. Czyli religia jako... Religia nam fałszuje rzeczywistość. Biznes wykorzystujący naszą... Nauka nam fałszuje rzeczywistość, religia nam fałszuje rzeczywistość i wychowanie
w rodzaju właśnie być pięknym, zdrowym i bogatym, też nam fałszuje rzeczywistość. Bo na to, żeby być pięknym, młodym i bogatym, musimy zapracować. I jeszcze trzeba nas nauczyć, na czym to bogactwo polega. Dla mnie bogactwem jest wiedza. Dla wielu bogactwem jest luksusowy styl życia. Ale proszę zauważyć, że ci ludzie, którzy zarabiają najwięcej pieniędzy, jakie oni mają problemy emocjonalne? Przecież to jest główny rynek dla handlarzy narkotyków. Im ciągle tych podniet mało. Czy nauka specjalnie fałszuje rzeczywistość? Nie, wydaje mi się, że przez nieświadomość. Przez nieświadomość. Nauka postawiła pewne fundamentalne założenia, od których nie chcę odstąpić. Każda rewolucja naukowa wymaga czasu, zmiany sposobu myślenia i przekonania do nowych racji. My tu w Polsce bardzo sobie cenimy konserwatyzm. Dla mnie konserwatyzm jest jak konserwa, może się tylko zaśmierdnąć. Uważam, że nie ma nic gorszego niż stanie w miejscu. Ewolucja jest wprogramowana w prawa fizyczne. Zarówno równanie Schrödingera, które jest odpowiednikiem drugiej zasady termodynamiki w fizyce klasycznej, obie te zależności pokazują nam, że rzeczywistość wymusza na nas ewolucję. Nie jesteśmy w stanie stać w miejscu. Jeżeli ktoś chce trwać w miejscu, dlatego, że uważa, że to jest najlepsze, to tak jakby się cofał. Dlatego chwalenie się, że ktoś jest konserwatywny, mnie śmieszy. To znaczy, że jest to po prostu człowiek zacofany, który nie potrafi myśleć do przodu. Żyje przeszłością. Denerwują mnie ciągłe celebracje klęsk. Dlaczego klęsk nie chcemy zmienić w zwycięstwo? Ale czy to znaczy, możemy o nich pamiętać, bo pamięć jest ważna, ale nie po to, żeby je czcić. Po to, żeby na bazie tej wiedzy zmienić naszą rzeczywistość. Pytanie moje jest takie, czy w takim razie istnieją niepodważalne prawa nauki, czy po prostu jeszcze wszystkiego nie wiemy? Jedno prawo nauki, które się nigdy nie zmieni, to to, że skutek ma zawsze swoją przyczynę. Czyli krótko mówiąc, my ciągle żyjemy w zmieniającym się świecie. I w zależności od tego, jak będziemy umieli ten skutek z przyczyną powiązać, taką będziemy tworzyć rzeczywistość. Materializm trzyma nas tylko i wyłącznie w świecie przedmiotów. I ten świat przedmiotów, ten sposób widzenia rzeczywistości wykreował właśnie pragnienie bycia bogatym. Wykreował wyścig szczurów. Muszę mieć więcej niż sąsiad. Czy w takim razie... A gdzie własne doskonalenie się polegające na tym, żeby żyć w harmonii ze wszystkim, co mnie otacza? Dlaczego my się musimy zawsze bić o wszystko? Dlaczego nie możemy współpracować? Dlaczego nie możemy wymieniać się informacją, tylko albo dajemy szlaban informacji, albo każemy sobie za nią grubo płacić? Czy w takim razie metody, badawcze metody pozazmysłowe są dużo bardziej wiarygodne niż te nasze zmysłowe, cielesne metody? Moim zdaniem tak. Dla nas są bardziej wiarygodne, dlatego że po prostu nam służą. Natomiast nauka, owszem, urządza nam wygodne życie, ale absolutnie nam nie służy. Właściwie na dobrą sprawę wszystkie dyscypliny naukowe powinny rozpocząć współpracę w kierunku lepszego poznania świadomości i roli świadomości w całokształcie istnienia. Dopiero wtedy mamy szansę zmienić swój sposób bycia, swój sposób rozumowania.
Czyli powinniśmy dbać o to, żeby sobie nie pozyskiwać, ale może rozwijać w sobie zmysły, których fizycznie nie mamy, czyli intuicję. I więcej, każdy z nas może to robić. Indywidualnie, wcale nie potrzebuje do tego mistrza, ale jeżeli potrzebuje i będzie odczuwał taką potrzebę, to uważam, że zawsze go znajdzie. Ja się zawsze śmiałam, że w momencie, kiedy się zainteresowałam świadomością, jakoś tak się zdarzyło, że natrafiłam w internecie na człowieka, który potrzebował kogoś takiego jak ja, po to, żeby swój eksperyment wypróbować. Skorzystałam, on skorzystał, ja skorzystałam. Czyli potrzeba wykreowała. Czyli krótko mówiąc, synchroniczność rzeczywiście funkcjonuje. Ja byłam gotowa, on był gotowy, spotkaliśmy się, zrobiliśmy co trzeba. Danusia Dudzik przez lata szukała w internecie kogoś, kto będzie mógł wyjaśnić to, co jej się przytrafiło. Kiedy ja byłam gotowa, spotkałyśmy się. Powstała książka. Proszę opowiedzieć coś o tej książce. Gdzie ją szukać? Gdzie ją znaleźć? Jaki tytuł? Kwantowa rzeczywistość. Ja ją początkowo nazwałam Spotkania z nieznanym. Bo wyglądało to właśnie w ten sposób. Danusia mi opowiedziała to, co jej się przytrafiło. Ona miała te informacje zapisane w pamiętniku, po prostu fragmenty pamiętnika mi przepisywała w mailach i przesyłała. A ja to przeanalizowałam i na podstawie wiedzy, którą pozyskiwałam zarówno od strony wiedzy konwencjonalnej, jak i wyprzedzającej, wykazałam, że to wszystko ma ręce i nogi. Mało tego, to jest wszystko kompatybilne. I dopiero jej przeżycia w połączeniu z tym, co już nauka zdołała ustalić, i to nie tylko ta konwencjonalna, która się broni przed nowinkami, ale również te badania, które już są prowadzone i wcale nie są sprzeczne z nauką konwencjonalną, wykazały, że to wszystko, co ją spotyka, jest jak najbardziej możliwe. Mało tego, na tej podstawie można było nawet wyciągnąć wnioski, jak powinniśmy żyć, żeby było nam lepiej. A ile problemów, które wałkujemy w Sejmie, automatycznie zostało rozwiązanych z tą pomocą. No proszę, czyli ludzkość sama sobie stwarza problemy. Jak najbardziej. Nikt tam nie musi włazić w paradę i nam cokolwiek tutaj psuć. My to sami znakomicie robimy. Na przykład kwestia aborcji. Faktem jest to jakaś forma mordu. Ale śmierć towarzyszy nam przez całe życie. Przecież my zabijamy inne istoty po to, żeby żyć. Czy embrion jest już formą życia? Czy to jest życie ludzkie w pełnym tego słowa znaczeniu? Można dyskutować. Badania wyprzedzające wyraźnie wykazały, że kompleks świadomościowy nawiązuje kontakt z zarodkiem dopiero wtedy, kiedy się zaczynają tworzyć struktury mózgowe. Czyli pierwsze miesiące życia to właściwie jeszcze nie jest życie, w tym sensie, jak życie rozumiemy. Ale jeżeli życie się definiuje jako procesy metaboliczne w ciele organicznym, no to życie się tylko identyfikuje z ciałem. Ale jeżeli wziąć pod uwagę, że nasz kompleks świadomościowy jest nieśmiertelny, tylko tyle, że zmienia poziom egzystencji, to życie raczej do niego należy przypisać. Jeżeli się nie udało doprowadzić do urodzenia dziecka przy zasiedleniu przez ten kompleks świadomościowy akurat tej istoty, no to trudno. Zawsze tę akcję można powtórzyć. Bo życie przychodzi z głębszego poziomu rzeczywistości. Ono się nie rodzi tutaj. Ta rzeczywistość jest stworzona przez głębszy poziom rzeczywistości po to, żeby właśnie w takich warunkach zbierać doświadczenia. Więc nawet jeżeli dokonamy aborcji, bo się okaże, że życie matki jest zagrożone, bo jest to wynik traumy przeżytej na skutek gwałtu, dlaczego tego problemu nie rozwiązać? Wiedza czyni nas wolnymi. Wiedza nam dużo rzeczy ułatwia.
wiedza nam pozwala podejmować właściwe decyzje. Teraz chce się zabronić kobietom antykoncepcji. Dlaczego? W imię czego? Zastanawiam się, jak to będzie, kiedy oddamy nasz ostatni oddech, świadomość opuści ciało i nagle się okaże, że siedzi sobie przed wielkim monitorem i powie, cholera, znowu mi się nie udało przejść do poziomu 8. Zgadza się, tak? Może tak się okazać. I wtedy się znów pakujemy w te same problemy po to, żebyśmy sobie z nimi nauczyli się radzić. Tak, wtedy świadomość idzie na papierosa, na kawkę, odpoczęła trochę, pokiwała głową i mówi... Nic podobnego. Przechodząc na głębszy poziom rzeczywistości, my się dalej uczymy. Albo ugrzęźniemy w polach, w obszarach przekonań, preferencji, w jałowych niebach, w rozmaitych rodzajach obszarów, które moglibyśmy nazwać piekłem. I wtedy bez nauki znów się pakujemy w ciało. Czyli ktoś ma przekonanie, że żył na tyle Nie, to nie chodzi o to. To nie chodzi o to. Że jeżeli... pójdzie do nieba i idzie do nieba, tak? I to tak, jest... idzie do nieba, tylko problem polega na tym, że jest tam pozbawiony własnej woli, ponieważ znów żyje pod dyktando kapłana. Mhm. I czego on się nauczy? Niczego się nie nauczy. Jeżeli trafimy, jeżeli ktoś jest na przykład z zamiłowania psychopatycznym mordercą i trafi do takiego samego piekiełka i będzie otoczony takimi samymi osobnikami jak on. Czego on się nauczy? Tylko tego może się nauczyć, że kurczę brade, jeżeli mnie ktoś krzywdzi, to jednak cholera boli. Czy ludzkość jest na wczesnym etapie rozwoju? Nie wiem. Nie wiem, zadaje mi pan bardzo trudne pytania. Nikt tego nie wie. A jeżeli ktoś mówi, że wie, to kłamie. A czy są w ogóle jakieś etapy rozwoju? Podobno są. W każdym bądź razie wiemy o tym z kontaktów znów niekonwencjonalnych. Nazywamy je kontaktami medialnymi, ponieważ ci, którzy odeszli, starają się z nami kontaktować po to, żeby przekazać nam informacje, co jest w życiu ważne. Mamy w związku z tym channelingi w postaci pisma automatycznego, automatycznie wygłaszanych, znaczy automatycznie w tym znaczeniu, że ktoś steruje naszym ciałem i w gruncie rzeczy to nie my przemawiamy, tylko ktoś przez nas. Mamy transkomunikację realizowaną za pomocą radia, telefonu, urządzeń audiowizualnych. Nawiązujemy kontakt z ludźmi, którzy stąd odeszli i przekazują nam swoją wiedzę. Wystarczy z niej korzystać. Wiemy, że mamy do przekroczenia na ogół się, jeśli chodzi o rzeczywistość zaświatów, zawsze powtarza się liczba 7 stopni rozwoju, które musimy pokonać, żeby przebyć do tych rejonów rzeczywistości, kiedy już nie będziemy się wcielać w żadne ciała organiczne. Więc może coś w tym jest. Tylko na ile jest to godne zaufania, tak? Czyli czy nie jest to jakaś ślepa ścieżka, znowuż z zyskiem dla kogoś, tak? O mój Boże, jaki ziemski sposób myślenia. Na pewno ktoś nas chce wykorzystać. A dlaczego nie przyjąć, że my po prostu uczymy się życia w różnych warunkach po to, żeby zrozumieć, co nam służy, a co nam nie służy? Skoro jesteśmy nieśmiertelni, możemy sobie pozwalać. Po raz kolejny się pytam, czy jest jakiś cel w tym? Poza rozwojem, poza tym, że ciągle się będziemy rozwijać. Zwiększamy za każdym razem, kiedy zdobywamy nowe informacje, swój potencjał, twórczy potencjał. Z badań rzeczywistości niejawnej w stanie pozacielesnym mogliśmy poznać ten cel. Ciągły rozwój, który właśnie ma służyć poznawaniem coraz to nowych możliwości przejawiania się w działaniu.
Na dobrą sprawę, każdy z nas ma taki wewnętrzny imperatyw. Nawet tutaj. Przecież dojrzewając, my przez całe życie zbieramy doświadczenia po to, żeby je wykorzystać. A to, że nie każdy akurat chce to robić i wykorzystuje, no to już jest sprawa indywidualnych preferencji. W każdym bądź razie w moim najbliższym otoczeniu ja widzę, że ludzie wykorzystują zdobywane informacje. Przecież nigdy w życiu nie nauczyłabym się sama leczyć, gdybym nie wykorzystywała tego, czego się dowiedziałam. Nie zmieniłabym swojego sposobu patrzenia na świat, swojego stosunku do innych ludzi, gdybym nie wiedziała, jakie to ma konsekwencje. Prawda? Każda informacja, która do nas dociera, w jakimś stopniu nas zmienia. Możemy sobie tego nie uświadamiać, ale ona nas zmienia. Nawet jeżeli mamy wątpliwości, to już ta wątpliwość różni nas od stanu poprzedniego. Bo przedtem nie mieliśmy wątpliwości przecież, prawda? Mieliśmy ściśle skrystalizowany światopogląd i tego się trzymaliśmy. Ja przez długi czas widziałam świat jako mechanizm, który sprawnie funkcjonuje. A w tej chwili już go tak nie postrzegam. Funkcjonuje sprawnie, tylko inaczej. Tylko inaczej, tak. Tylko inaczej. Nie jest to już mechanizm, tak? Zakończmy na tym nasze rozważania, bo poruszyliśmy taką ilość tematów i tyle informacji, że jest to ciężkie do ogarnięcia za jednym razem. Ale... Staram się to, o czym mówiliśmy, opisać globalnie. To znaczy, staram się po prostu zestawić całą wiedzę w jedną całość. Nie udało mi się to zestawić w jednej książce, musiałam to podzielić. Ale myślę, że warto do niej sięgnąć. Dwie z mojej tetralogii, dwa tomy z mojej tetralogii już wyszły. Związek ducha i materii, świadomość wielowymiarowa. W tym roku się ukaże psychotronika jako nowa dyscyplina naukowa. No a teraz pracuję nad świadomością kwantową. Natomiast ta książka, o której wspominaliśmy, którą wspólnie napisałam z panią Danusią Dudzik, to była taka pierwsza jaskółka, która miała zainteresować problemem nieznanego. Szanowni Zobaczę, Państwo, na ile zainteresowałam. Szanowni Państwo, zachęcamy w takim razie do czytania publikacji pani Danuty. Publikacji, które są oparte o badania i doświadczenia wynikające z tych badań pozazmysłowych, poza tych, które mamy w naszym ciele. Też zachęcam. Uważam, że świadomość mamy po to, żeby z niej korzystać. Dziękuję serdecznie za rozmowę. I ja również dziękuję. Dziękujemy Państwu. Do widzenia.